Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Na start pogadajmy z tym ziomkiem, który być może opowie nam coś więcej o... Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. What? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. So yes. Super, jakby... Dlaczego... Czemu wywaliło mnie do ekranu głównego, potem na chwilę rozłączyło z siecią? What? You... Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Aleś ty zabawny. Dobrze. Rozglądajmy się tutaj. Może znajdziemy co nieco. No na pewno są wiadomości. O! Coś tu mamy. Bomba zapalająca 6 sztuk. Okej. Okay. Coś tu jeszcze znajdę, czy nie bardzo? Menu gestów. Dobra. Przywołaj, wskaż. Radość, ukój. Yeah. O kurde, proszę. Mamy ziomka. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Miedziana moneta. Oh my, you again. Oh, I know. How about this?
I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Very well. Then first, a covenant with the gods. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. No, w przymierzu już chyba jesteśmy. Tak jest. Naucz się gestu. Wzruszenie ramionami i to tyle. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. No, nie mam duszy, niestety. I'm afraid that may be difficult. Cudra, fragment wielkiego leczenia. Do domu, moc, szukaj rady, leczenie. Okej, zajmuje wszystko po jednym slocie. Wow, ale drogie są niektóre. Wow, ile to jest? 14, 8, 12. To są punkty wiary, jak rozumiem, tak? O, talizman. Pewnie bez którego nie można korzystać z tych cudów. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Nie, jak dzban przeskakuje przez dzban, a w nich nic nie ma, no. Unlucky. Dobra, sprawdźmy, co tam dostaliśmy od niego. Jeszcze ta bomba. Urna wypełniona czarnym prochem. Wybucha i zadaje obrażenia od ognia. Dość silna broń dystansowa, szczególnie w sytuacjach wymagających użycia ognia. To cenny przedmiot na niskich poziomach. Ale na niskich poziomach w sensie postaci, czy poziomach, jeśli chodzi o położenie geograficzne? Wielu wojowników używa ich, aby poszerzyć wachlarz swoich strategii. A jeszcze tutaj. Miedziana moneta staruszka MacLoifa. Na awersie widnieje staruszek MacLoif, bóg leczenia i trunków. Przymierze Biała Droga, ok, czyli z lagiem się odblokowało trofeum. Nawet najwartościowsze monety ze świata ludzi są niewiele warte w Lordran, gdzie akceptowaną walutą są dusze. Monety noszą ci, którzy marzą, o powrocie do świata zewnętrznego. Ale jakby ta moneta coś mi daje? Bo raczej nie będę tym za nic płacił, nie? Tym razem. O, ja cię sunę. Już mnie tam zaskakiwał, nie? To jest chyba pewna śmierć. Tak więc poczekamy. Dusza zaginionego nieumarłego. Okej, to pamiętam z dwójki, że tutaj dusze, ale mała ich ilości. Dusza zagubionego nieumarłego, który dawno temu został pustym. Dusze są źródłem życia, szukają ich nieumarli, a nawet puści. Ale nie, ale kurde, nie mam wyjścia chyba, muszę to zaskoczyć. Dobra, jolo. O! O, proszę. Nie było tak głęboko, jak sądziłem. Oho, skrzynki. Coś kojarzę, że chyba w jedynce są mimiki, czyli takie potwory, które udają skrzynki. Ale to są chyba zwykłe. Kość wiodąca do domu. Po łańcuchu ponoć można to poznać. Jeśli łańcuch jest zwrócony w moją stronę, to będzie wtedy mimik. Talizman i Morgenstern. I zdobyłem właśnie za darmo talizman, który normalnie tamten gość chciał mi sprzedać. Pęknięta sfera oka.
Dobra, mogę stąd jakoś wyjść? Mogę. Okej, to też zwykła skrzynia. Talizman Lloyda. Sprawdźmy. Blankieta czerwona sfera oka, zaatakuj inny świat. Przedmiot do gry sieciowej. Puści nie mogą go używać. Pokonaj władcę zaatakowanego świata, ażeby zdobyć człowieczeństwo. Pęknięta sfera czerwonego oka pozwala graczom czasowo naśladować tę zdolność dostępną wyłącznie dla mrocznych upiorów z kafe. Dobra. Tutaj talizman wykorzystywany przez rycerzy kapłanów Olfadera Lloyda. Chyba wszechojca. Powinno tu być, ale niech będzie. Do polowania na nieumarłych. Nie pozwala na odnawianie estusem na ograniczonym obszarze. Ha, w sensie, że wyłącza leczenie estusów, dobra. W świecie zewnętrznym nieumarli są wyklętymi istotami, a rycerze kapłani Lloyda są cenionymi łowcami nieumarłych. Ten błogosławiony talizman blokuje regenerację nieumarłych, pozwalając rycerzom walczyć z nimi bez obaw. Okej, i kość wiodąca do domu. Kawałek kości starty na biały proszek. Wróć do ostatniego ogniska, przy którym udało ci się odpocząć. W ogniskach palone są kości nieumarłych. Czasami dawni właściciele bardzo pragną znaleźć ogniska, co sprawia, że w ich kościach zaklęty jest instynkt powrotu do domu. Spoczyn. Dobra, to chyba nie z... Nie, zginę. O, świetnie! Zajebiście! Super, jakiś efekt mi się jeszcze nabija. No i pójdą za mną, skubane. Idą? No kurde, idą! No nie, no nie, nie, nie! Lecz się! Kurde, gardę chciałem podnieść. Dawaj, dawaj! Dobrze. Ty, ten drugi spadł gdzieś w przepaść. Dobra, to z jednym pójdzie gładko, mam wrażenie. Dobra. Spróbuj go zripostować. Co mi w ogóle ze status nabija? Dobra, jego chyba nie idzie zripostować. Mi się wydaje. To jest krwawienie? Jedź ta pała, którą znalazłem. Ten Morgan 4 nie byłby lepszy. Dobra, dostałem duszę, więc gość upadł na... No, może nie na zawsze, ale na jakiś czas. Czy się ty utopię? Chyba jeszcze nie jest aż tak głęboko. Gdzieś jest ten tak, który mnie tu przywiózł. Czy przywiózł? Przyniósł bardziej. O proszę. Oszabrowana skrzynia, mnie tu nie było. Jakiś posąg? Nie, może jakiegoś bóstwa? Chyba tę broń też chcę sprawdzić, bo to właśnie broń była. A jeszcze talizman jest też bronią, okej. Okay. Myślałem, że to będzie dawało mi jakiś ten. Jakiś dodatkowy efekt, ale nie. Medium pozwalające czynić cuda z wykorzystaniem boskiej mocy. Typowy talizman człowieka wierzącego. Weź go w dłoń, aby czynić cuda. Przygotuje przy ognisku. Większość z nich możesz wykonać ograniczoną liczbę razy. Morgenstern. Młot. Atak pchnięcie. Młot z pokaźnym szpikulcem. Całkiem słusznie uznawany za jedną z najbardziej barbarzyńskich broni kapłańskich. To jest kapłańskie? Poważnie? Walczy się nim dość nietypowo, bo żeby wykorzystać szpikulę, zależy wyprowadzić pchnięcia. Dobra, czy może jednak nie byłby aż tak skuteczny na te szkielety? Czyli jest to młot, no to... A, tu się wróciłem, dobra. W sumie kto wie, jako że to jest młot, to może jakoś lepiej by grupę tał kości. Sprawdźmy w sumie. Tutaj, tylko tutaj. No, troszeczkę ma większe obrażenia.
atak taki troszkę wolniejszy. To są już kolejne trupy. Tam jest coś do wzięcia. Duża dusza zaginionego nieumarłego. Oj, zajebisz! Ale bynajmniej dowiedziałem się, co mi nabijał. Nabijał mi krwotok. Okej, okay, pierwsza śmierć w grze. Ja zrobię sobie wyzwanie no death, bez śmierci i zginąć w taki sposób. Au. To by mnie trochę zabolało, ale nie planuję robić takiego wyzwania, bo jeszcze by mnie porąbało. Jest plama. O kurde... Strasznie irytujące będą te pojedynki. Właściwie w ogóle do range'a prawie nie robię. No nie mam pomysłu w sumie, jakim robić damage. No nie, nawet się go skontrować nie da. Młotem najwyżej mogę ich na chwilę tak rozwalić na kawały, na takie mniejsze kawałki, ale nic więcej. Kurde, chciałem zrobić atak z wyskoku. No, czekaj, ja spróbuję go może zrzucić. Taki odrzut trochę dostaje. No, to jest jakaś opcja. Czy ja już się spadłem i co dałem mu twoje obrażenie? Nieźle. Teraz się ich tutaj nagromadzi. Kurde, wziął mnie z przewrotu, no. Pięknie. Ty ten drugi oderwał, jakim cudem. Dobra, się silnym atakiem ich muszę robić. No nie! No przecież wynosiłem tarczę! Super. I przedmiot, i tamte dusze poszły się chędożyć. Ajajaj. Że ja nie lubię takich przeciwników, no. Nie mam dobrej broni na nich, przez to nie mogę ich szybko położyć. Najlepszym opcją byłoby po prostu zrzucanie cały czas z klifu, no ale nie jestem w stanie tego robić w sposób optymalny. Spróbuję od razu tutaj przejść. I zająć się najpierw tym. Pyk! No, wstawaj. Okej, nie do końca o to mi chodziło. Buat! Nowa broń. Tu w górę i tu. Krótkie zakrzywione ostrze nie zadaje może zbyt głębokich ran, ale pozwala na wyprowadzanie szybkich ciosów. Buat z łatwością tnie zarówno ciało, jak i lżejsze zbroje, ale w starciu z dobrze opancerzonymi przeciwnikami staje się nieskuteczny. Dobra, zyskujemy duszę. No i spróbuję ich tak zrobić sposobem. Co się podziało poza nagraniem? No, po pierwsze, zginąłem. Parę razy. Ale jak widzicie, mam 30, prawie 3000 dusz. Dzięki temu, że... No, przyznam się, tak samo jak w Sekiro, kiedy się levelowałem, wykorzystałem trainera, tak samo użyłem tego tutaj. Ale użyłem tylko i wyłącznie trainera na mnożenie sobie dusz zdobywanych z przeciwników. Dzięki czemu
Takie są moje aktualne statystyki. Przyściutko na 20. Tutaj, no, opatrznie, znaczy opatrz, przez przypadek wykupiłem drugi raz ten talizman od ziomka. Był miecz dwuręczny. Tam znalazłem kawałek dalej, gdzie jest taki wielki kloc po prostu. Jest jeden wielki kloc, to jest porąbane. Gdyby nie ten trainer, to ja bym tego gościa chyba nie rozwalił. No, że wróć. Za szybko bym go nie rozwalił, to jest lepsze określenie. Coś tu znalazłem więcej? Nie. Ale pokażę wam opis miecza. Jeden z olbrzymich prostych mieczy. Miecz dwuręczny jest tak wielki, że nawet wojownik dzierżący go oburącz musi być nadludzko silny. Taki rozmiar ma jednak swoje plusy, gdyż trafieni tym ostrzem wrogowie są praktycznie wyrzucani w powietrze. To jest opis miecza. A jeszcze dla was, nie tutaj, tylko tutaj gdzieś, tutaj coś było nowego, tutaj nic. Lornetkę znalazłem. Mosiężna lornetka użyje jej do oglądania odległych miejsc. To nowoczesne urządzenie skonstruował słynny rzemieślnik z Astory. Ma tylko jedną funkcję, ale niezliczone zastosowania. Wartość tych soczewek zależy głównie od wyobraźni ich właściciela. Okej. Okay. Nic więcej, ale jeszcze mam tutaj cuda, leczenie, fragment wielkiego leczenia, moc, do domu, szukaj rady. Czyli mówiąc krótko, wszystko co gościu tam miał na stanie. A teraz póki co lecę. Okej, chyba mi przycięło na moment. Póki co lecę tutaj znowu do ziomeczków. Spróbuję się ich pozbyć. Ja widzę, że tylko ja tutaj ginąłem. Helidem po prostu ich olał, nie? No ale niestety nie mogę. Dobra, wrócę do tego Morgensterna. No już nie mały damage im bije. No, szkoda, że oni biją mi ciągle tak samo. Czyli procentowy. Dobra. Spróbuję to wykorzystać. Gleba. I trzepiemy tego jednego. Co? Za wolno. Za wolno atakuje. Niestety. Dobra, czy niech się zajmują sobą, ja się podleczę. No to się prawie udało. Nie, czy to nie był lekki overkill z mojej strony z tym leczeniem, no ale niech będzie. No przecież miałem gardę, gro! Denerwuj mnie. Dobra, zamłócony. Ten drugi tutaj gdzieś zdechł, czy... Ta chyba zdechł. Tutaj kolejni. Jezu, ale w durnym miejscu się zespałnił, no! Zablokował mi swoim cielskiem połowę trasy. Czy połowę, całą trasę, nie połowę. Okej, okay, tu cię mam. Chyba, że tylko jednego. Kurde! To jak ten dzwon nawala? Au. Dobrze, to jest szybkie. Tutaj mogę sobie pozwolić na trochę więcej. A propos!
Ja żyję! Nie! Boże, zamiast się wyleczyć, to co? To jak idiota skacze dookoła. Ajajaj. Wiesz, jak to boli, że tam moc nie zadaje w ogóle obrażeń? Serio, jedyne co to robię, to po prostu tworzy taką falę uderzeniową, która zabija. Po prostu odpycha przeciwników. LOL! O kurde, udało mi się backstaba zrobić przeciwnikowi! Myślę, że to mi się da. Co? No nie! Odzyskałem? No oczywiście, że nie odzyskałem. Teraz odzyskuję. Kostuję właśnie, może walić te tarcze i spróbujmy ich po prostu bić dwoma rękami. No, nieźle to idzie. No, dwa strzały są. Jeśli trafi, oczywiście. Za wolno, kolego. A kurde, ripostę mi chciał zrobić. Nie, na nich trzeba używać silnego ciosu. Dobra, może za chwilę dojdę do tego miejsca, gdzie jest ten wielki kloc. Tak, tu widzicie? Tam są takie wielkie szczątki, tam jest ten kloc. Nie zebrałem tam czegoś? Kurde, to lipa. Ładnie. To musimy typa. Teraz nie było backstaba, no to halo. Czego to wielce zależy? A nie, to jest jego broń po prostu, Boże. I patrzcie, takie towarzystwo na mnie leciało w pewnym momencie, nie? Ja i moja inteligencja. Że co wy jeszcze mucicie dalej? Moje nieistniejące zwłoki? Dobra, ja tam lecę, my się widzimy za moment. Dobra, siema, jestem z powrotem. Będzie ten kawałek dalej, ale zabił mnie szkielet. O, ten tu właśnie. Nie ogarniam totalnie, o co chodzi z tymi przeciwnikami tutaj. W sensie, jednocześnie giną, ale jakby nie giną. Jeśli wiecie, o co mniej więcej mi chodzi. Że za nich duch nie dostaje. Coś ich jeszcze trzymało przy życiu. Świetnie, a propos. Nie, w ogóle upadnie tu w ogóle w końcu, czy nie? Teraz spróbuję go olać jak na razie. O, świetnie, jeszcze więcej. Nie. Może być bardzo... Czy może. To na pewno jest bardzo głupie, ale... Tu jest przejście. Nie wytrzyma tego. Co ty? O Jezus! Czym ty jesteś? Heal? O nie, już ich słyszę na plecach. Czy to on ich tu trzyma przy życiu? No to by wychodziło. Spróbuj tutaj wejść. Trzeba się tego typa stąd pozbyć, no. Wcześniej nie dać się zabić przy okazji! No. Obok lub blisko! Dobra, no to lecę tam i spróbuję się sobie jakoś z nimi poradzić. To już które cięcie? Chyba czwarte? Dobra, jestem już tu, zabiłem już tego typa. Jezu, chyba trzy powtórki mi to jeszcze zajęło. Na szczęście za każdym razem odzyskiwałem duszę.
Dobra, rozpalmy ognisko. Rozpalmy. Nie miałem nawet kiedy wykorzystywać tych czarów. Bo co jej nie było gdzie. A udało mi się szkielety zostawić tam na górze i szybko pozbyć się kolesia. I co, czyżbym sobie teraz otworzył przejście? Ano. I zobaczmy, co to jest tutaj dalej. Zajebisty widok. Znowu ten ziomek. Super. Padnie? Nie padnie. Spadł dziś w przepaść, ale dużo nie dostałem. Wyciągaj... Nie dasz. Która to śmieć w tym odcinku? Chyba szósta. Dobra, czy mogę się przejść do tego ogniska? Ej, poważnie? Czemu nie ma możliwości przenoszenia się między ogniskami? Może dopiero muszę tam dojść, czy coś tam. Dobra, nie tracę czasu odcinka, lecę tam po raz kolejny. Okej, a więc jaka płynie z tego nauka? Zawsze siadaj przy ognisku. Ale plus jest taki, że ten gościu się nie resli, więc jak raz go zabiję, no to już nie będę się musiał o nim martwić. A póki co... No, albo ich będę unikał, albo się będę bawił w takie podchody. No co za... No co za gnój, jak mi tego nie przerwał, no! Czy ja jeszcze jakiegoś łuku nie zdobyłem? Na wszelki wypadek sobie przy tym usiądę. To już zachodzi jakąś kpinę. Jakim w ogóle prawem jakiś to jeden totalnie losowy frajer jest w stanie... Wskrzeszać w nieskończoność szkielety. No, jeden 1v1 to jest banalne. Cały czas praktycznie spamisz na nich ciężki atak i tyle. Nic ci praktycznie nie mogą zrobić. Prawie. Dobra, kurde, sobie już siedziałem przy ognisku, mogłem sobie to leczenie jeszcze ustawić. No dobra, na razie niech będzie jeszcze Estus. Ale przy kolejnym zgonie, bądź siadnięciu do ognicha, muszę ustawić sobie to leczenie. No chodź tu, kolego. No, wstawaj, wstawaj. Bum! Bum! Do widzenia. Oczywiście dusz za niego nie dostałem, mimo iż zleciał w totalną przepaść. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu! To się nie uda tak, jakby chciał. Jezu, ale fuks. No czemu tam? Tu masz przepaść, z którą chcesz, by spadli. Dobra, zostaw. Leć po duszę, odzyskać duszę. I człowieczeństwo. To najważniejsze. Ojejku. Co się stało? O Jezus Maria, ile tu jest tych kosztów trupów. Nie, żebym się tu jeszcze taki idiota praktycznie sam zapakował. I nie żyje. O, tam jakiś kosztów trup jeszcze. Zajebiście. Kto wpadł na pomysł zrobienia takiej miejscówki? Kto wpadł na pomysł takiej miejscówki? Gdzie nawet nie ma możliwości użycia łuku, żeby zestrzelić tego tego idiotę, który praktycznie utrzymuje przy życiu.
Super, myślałem, że Morgenstern, a miałem cały czas talizman. Ale mam nie stracić tych dusz. Czy miałem 8 butelek? Hel? Zajebiście, i straciłem. Cudnie! 32 tysiące poszły w cholerę. Dobra, czyli jeśli chcę zegnał... No czemu mam 6? Powinienem mieć 10! No o co kaman? Dlaczego mam 6 stosów? Czy to... Nie, bo nie byłem człowiekiem. No o co kaman? Dlaczego mam 6 estusów? Miałem wcześniej 10. No super, prawie pół godziny, a ja praktycznie nie ruszyłem się z miejsca. Biorąc pod uwagę lokację. To było w ogóle jedno wielkie XD, gdybym ja szedł w totalnie innym kierunku niż powinienem. No, powiedzmy, że to wyszło. Całe okrągłe 0 dusz oraz 0 człowieczeństwa odzyskane. To jest jakiś. No, to jest jakiś brzydki, nieśmieszny żart. To się nie udało. Tym bardziej. Już trochę lepiej. Ci sobie stoją i czekają. Utreniarz się naładował. Idź, 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 idź. Unikaj. Zdążyłem, ale oberwałem niestety. No jest, jak to będzie tak wyglądało, to ja nie wiem, co ja to będę ze sobą teraz dalej robił. Ja też tego cudu mam ograniczone ilości. To jest ten drobny problem. Dobra, jeden spadł. O, ten jak sobie uskoczył. No, wstawaj. I do widzenia. Dobra, mam tutaj fragment leczenia, więc z chęcią wykorzystam. Kurde, muszę zdjąć tego gościa z tą głową. Bo to on tu jest największym problemem. Jest boss na dom? No jest ktoś z łukiem, już słyszałem. O, świetnie. Mam go zaraz nad głową. Dobra, wrócimy tego kościotrupa. Bo go wybiłem przez chwilę z równowagi. Znaczy, na chwilę z równowagi. Dobra, nie żyje. No ale oczywiście to nie jest wieczne. O Jezu, jak się ty typ wziął, skambił gdzieś tam w czeluści, nie wiem czego. Oczywiście. Oczywiście. Jezu, jak tu z tym walczyć, no? Halo? Dobra, nie, ja się tym zajmę po zagraniu, bo dosłownie...
Sorki. Dosłownie 32 minuty, no już 32 i 35 sekund mam, a ja aktualnie jestem w ciężkiej dupie, mówiąc krótko. Ile razy ja już zginęłem w tym odcinku? 8? Czy więcej? To są chrząszcze na ziemi? Teraz zauważyłem dopiero tę glebę. Panie, ja się muszę tym gościem zająć na własny sposób. Sposób, Jezu. Na własną rękę. No bo ja nie widzę, ja nie mam zbytnio opcji na zabicie go póki co. A to on tu jest największym problemem. Jakbym miał jakiś łuk i mógł go ustrzelić z dystansu, byłoby zajebiście. No ale niestety, muszę tam zalecieć i jakoś się z nim uporać. Bo gdyby nie on, to te durne szkielety by nie wracały do życia. No dobra, nie ma co się... Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i nad zgubionymi duszami. O, ciekawe. Co się stało przed chwilą? Nie do końca mam pewność. A sobie czekajcie, ja mógłbym to trzymać całe? Nie, ciężkie role mam. Musiałbym sobie pod... Musiałbym sobie coś... Nie, ciężkie? Nie, chyba zwykłe. Czekaj, czekaj, pokaż mi to. Nie, ciężkie. Są takie lekko ospałe. Czekaj, jak to wygląda? 22 na... No 23 na 60. No nie, musiał sobie trochę podbić to. Okej, a bez klaty? No to są takie ospałe, ale dlaczego? Ile ja muszę mieć? Co, poniżej 15, żeby mieć takie lekkie role? Przecież to nie ma sensu. Dobra, dobra, Jezu, bo... Też ględzę bez sensu i przedłużam odcinek, ne? Też sobie nie wiem po co. Dobra, ja tu używam człowieczeństwa, żeby na nowo stać się człowiekiem. No i jakoś się będę musiał z tym gościem rozprawić. Dobra, tutaj sobie na razie ustawię leczenie. Tutaj moc, tutaj drogę do domu. Odwracam pustkę. No i lecę się uporać z tym gościem. Bo jakoś trzeba będzie. A jeszcze na koniec test. Ile będę miał ten butelek? Dalej 6. Nie czaję, dlaczego mam teraz 6, a miałem wcześniej 10. Nieważne. Dobra. Już bez zbędnego przedłużenia, ja kończę. No i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym mam nadzieję, bynajmniej uda mi się jakoś tego gościa zabić. Albo już po całej akcji, jak rozprawię się z nim własnoręcznie. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.